Dzisiaj na Compari przedstawiamy najnowszy ranking kredytów hipotecznych bez wkładu własnego, zarówno w złotych polskich, jak i w euro, we frankach szwajcarskich. Nie przez przypadek pojawiają się już tutaj w naszym zestawieniu kredyty w euro bez wkładu własnego, bo banki wracają jakby w swoich ofertach kredytowych właśnie do tej waluty. Kredyty we frankach są nadal walutą, można powiedzieć, rezerwową, trochę odstawioną na boczny tor, zarówno przez kredytobiorców oraz przez banki, no ale wracają kredyty walutowe w postaci kredytu w euro. Czyli już nie tylko możemy myśleć o kredycie bez wkładu własnego, czy w ogóle kredycie hipotecznym w złotych polskich, ale również w kredycie euro, szczególnie, że banki z jednej strony zwiększają jego dostępność, zaczynają go promować, a z drugiej strony zmniejszają jego koszt, obniżając marże. To widać też po średnich marżach, które Comperia wylicza co miesiąc. Średnie marże dla kredytów w euro, ale również dla kredytów złotych spadają. No i być może w pierwszym półroczu 2010 roku miesiąc w miesiąc te średnie marże będą spadać. Można znaleźć już atrakcyjne oferty. One są powiązane z kupnem dodatkowych produktów, no ale w niektórych przypadkach marża w okolicach 2-2,5% no jest dostępna, więc to jest bardzo ciekawa oferta dla kredytów w euro, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że stopy procentowe w euro, czyli Euribor, jest na poziomie około 0,7%, więc to daje rzeczywiście o wiele niższe oprocentowanie niż dla kredytu złotowego, no i niższe raty. Zapraszamy więc do zapoznania się z naszym najnowszym rankingiem kredytów hipotecznych, zarówno złotych polskich, jak i w euro, porównania, no i wyboru najlepszego kredytu, a najpierw oczywiście zdecydowania, w jakiej walucie wziąć ten kredyt. Zapraszamy na naszą porównywarkę comperia.pl.